Siemaneczko! Co powiecie na nową zabawkę od Barbie? Tak się składa, że mam dla Was coś specjalnego! Zobaczcie tylko, jakie cudo! Wymarzona mega duża szafa Barbie Fashionistas! Wow, jest niesamowita! Ma aż 60 cm szerokości, 25 ekstra dodatków i akcesoriów i mnóstwo świetnych funkcji, które chcę wypróbować. Na dodatek w zestawie też jest lalka i śliczne ubranka. Jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć, oglądajcie filmik do końca i dajcie łapkę w górę oczywiście. Zdradzę Wam w sekrecie, że będę tam pracować jako asystentka stylistki. Fajnie, co nie? Nie mogę się już doczekać, więc zaczynamy! Śniadanie! O, zrobiłaś śniadanko. Pięknie pachnie, ale muszę już lecieć. Nie czekaj na mnie i nie rób obiadu, pa! Ale Brian, zaczekaj! No i poszedł. Może przynajmniej dzieciaki zjedzą. Cześć, mamo! Cześć, Zosia, siadaj. Zrobiłam pyszne śniadanko. Zobacz to, co lubisz. Gofry, jajka sadzone. Karolina na mnie czeka. Zjem sobie w szkole, pa! Idziemy z Zosią, mamo. Pa, pa, miłego dnia! Ale poczekajcie! No i wszyscy poszli. Nie muszę gotować obiadu. Co ja mam w tym domu robić cały dzień? Ojej, popatrzmy, co tu mamy ciekawego. Praca dorywcza, asystentka stylistki. O! Może napiszę CV? To coś dla mnie. CV wysłane, gotowe. Chciałabym tam pracować, ale pewnie mnie nie przyjmą. Telefon? Halo? Pani Izabelo, zapraszam do pracowni. Została Pani przyjęta do pracy jako asystentka stylistki. Gratulacje. Co? Już? Dopiero co wysłałam CV. Ale tak, cieszę się. Zaraz tam będę. Do widzenia. Udało się, przyjęli mnie. Idę do pracy. Cześć, jestem Laura. Ty jesteś pewnie Iza? Tak, miło mi Cię poznać. No to co? Zapraszam do mojej pracowni. Oprowadzę Cię i wszystko Ci pokażę. Nie mogę się doczekać. Wow, ale tu pięknie i tyle miejsca, niesamowite. Zobacz, tutaj mamy dodatki typu okulary, biżuteria, no takie tam. Tutaj jest laptop firmowy. Możesz z niego korzystać, zamawiać różne dodatki i ubrania do stylizacji. Świetnie, już mi się podoba. A oto moje ubrania. Wow, niesamowite! Chciałabym mieć taką szafę. Zobacz, możesz pokazywać różne stylizacje. Sukienki, bluzeczki, co tylko chcesz. O, świetne rozwiązanie. Nie trzeba godzinami szukać w szafie bluzek. Dokładnie. Chyba każda Barbie ma ten problem. O, ale mięciutkie futerko. Tutaj są kolejne ubrania? Masz tego mnóstwo. A te dodatki? Marzenie. Iza, słuchaj, muszę wyjść na godzinkę, to pilne. Ale jak to, zostawiasz mnie tu samą? Na pewno sobie poradzisz, nie będzie tak źle. Za godzinkę będę, pa. Ale poczekaj, Laura. No i poszła. Dlaczego dzisiaj mnie wszyscy zostawiają? Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Kompletnie nie będę wiedzieć, jaki strój wybrać. Oby nikt nie przyszedł, oby nikt nie przyszedł. Cześć, Laura. Dzień dobry. Hej, ty nie jesteś Laura. Jestem Iza. Jestem asystentką Laury. Musiała wyjść na chwilę, może usiądzie pani i sobie poczeka. Nie, ja nie mogę czekać, wykluczone, spieszę się. Przykro mi. Skoro jesteś jej asystentką, to mi pomożesz. Na pewno jesteś świetna. Słuchaj, potrzebuję strój na casting do reklamy. Co byś mi poleciła? Na casting do reklamy? O nie, wiedziałam, że tak będzie. Już coś wybieram. Chwileczkę. Jestem gotowa na przymiarki. O, to futro mi się podoba. Myślisz, że jest dobre?
Na casting? To chyba trochę przesada. Pomyślą, że gwiazdorzysz. Masz rację, nie mogą tak pomyśleć. No dobra, to odpada. To za skromne. O, tutaj jest ładna stylizacja. Co o tym myślisz? Przebierz się i zobaczymy, jak na tobie leży. Jestem gotowa, co myślisz? Pięknie! Skromna, a zarazem odważna. W życiu bym nie pomyślała, że kratę mogę ubrać do kwiatków. Przydałyby się jeszcze jakieś dodatki, nieprawdaż? Tak, tak, już przynoszę. Dodatki, dodatki. O, te żółte buty będą pasować. I ta torebka. Będzie świetnie. Proszę bardzo, żółte obcasy. I najmodniejsza w tym sezonie torebka. Zobacz się w lustrze i powiedz, czy ci się podoba. Wow, Iza, jesteś genialna! Dzięki, to ja lecę. Życz mi powodzenia na castingu. Powodzenia! Oby ci się udało. No i gdzie ta Laura? Miała być pół godziny temu. Dzień dobry! Kolejna klientka. Dzień dobry! W czym mogę pani pomóc? Jutro zaczynam naukę nurkowania. Potrzebuję strój nurka, ale taki, wiesz, modny. I najlepiej w takim super odblaskowym kolorze. Mam nadzieję, że mamy coś takiego. Proszę chwileczkę poczekać. To odpada. To też nie. Jest! Mamy to! Jest! Strój nurka. Myślę, że będzie idealny. Pomarańczowy. Będzie mi dobrze w tym kolorze? Zdecydowanie. Proszę przymierzyć. A, jeszcze dodatki. Szybko. To jest idealne. A co jest w tej półce? Płetwy! Ale mam szczęście. I jak? Rozmiar idealny. Bardzo mi się podoba ten kolor. Miała pani rację. No i te dodatki. Mogłabym od razu iść nurkować. Dzięki. Na pewno tu jeszcze do was wrócę. Zaczyna mi się tu podobać. Wszyscy są tacy mili. Witam. Pomoże mi pani wybrać jakąś stylizację do szpitala? Jestem lekarzem. Najlepiej, żeby były stonowane kolory i w czymś, w czym mogę iść do domu po pracy. Zaraz na pewno coś znajdziemy. Za ciemne, za różowe. O, to się przyda. Proszę bardzo, idealny strój do szpitala. Podoba mi się. Stonowany, bardzo ładne kolory, ekstra. Aha, proszę jeszcze założyć te wygodne buty. Idealne. Wygoda to podstawa w mojej pracy. A jak pani doktor skończy pracę, wystarczy zdjąć fartuch i wyjść na miasto w tej pięknej sukience. Wow, jaki piękny dekolt na plecach. Pięknie, po prostu pięknie. Dziękuję pani Izo. Do widzenia. Iza, już jestem. Ach, przepraszam za spóźnienie, trochę mi zeszło. Gdzie ty byłaś tak długo? Miałam 3 klientki. O, aż 3? I jak ci poszło? Nie mam pojęcia. O, cześć! Twoja asystentka dobierała mi stylizację na casting do reklamy. O nie, chyba jej nie poszło na tym castingu i to przeze mnie. O, bardzo odważna stylizacja, kratka do kwiatków. Dostałam się! Zagram drzewko w reklamie! To moje marzenie! Gratulacje, kochana! Och, co za ulga! To ja pędzę, muszę się przygotować do roli. Dzięki, Iza, pa! Uff, już myślałam, że coś poszło nie tak. Ja też. Słuchaj, Iza, jesteś świetna w roli asystentki stylistki. Przyjdziesz jutro do pracy mi pomóc? Pewnie, podoba mi się tu. Ach, to był świetny dzień. Podoba mi się ta praca asystentki stylistki. Cześć, Iza. Cześć, mamo. Jak ci minął dzień? Było fantastycznie. Pewnie się nudziłaś sama w domu, co? Nie, w ogóle się nie nudziłam. Miałam tyle zajęć, że nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A teraz parę pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie Dominikę Rudnik, Świat według Przemka, Anitę Kasińską oraz Bedi. Jeżeli chcecie pozdrowienia, wpadajcie na kanał AntFan, lajkujcie, oglądajcie i piszcie w komentarzu, kogo mam pozdrowić. A na pewno to zrobię. Link w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!